Witajcie panowie po krótkiej przerwie. Czemu pan emeryt ma kamerkę na głowie? A dlatego, że pali bestia. Mianowicie tak jak mówiłem, wadliwy był gaźnik. No i niestety, ale stator tak samo był wadliwy, bo przy słabym kopaniu nie było iskry. Trzeba było mocniej kopnąć i wtedy dopiero iskra była. No niestety, tak wyszło. Więc wymieniłem na stator ten, co był przy tym silniku. Jest trochę taki dziadowski, ale będziemy go naprawiać w wolnym czasie, przez co tak będzie nierówno chodził na wolnych obrotach. No niestety, bo to dalej jest problem z tą iskrą, ale to może rozwiążę i nie będzie ładowania przez to. Będzie tylko iskra, ale na razie ładowania nie będzie. Muszę kabelkami się pobawić. Tyle no. Patrzcie, jak to poli. Nie poli może za dobrze. Na zimnym ciężko pali. Od razu mówię. Na zimnym ciężko. Noga mnie już boli od tej kompresji. Od kompresji mnie noga boli. Ustawiłem trochę wyższe obroty. Jest takie dziwne stukanie w silniku, nie wiem przez co. Jedziemy się przejechać. Na śliskim, na takim lodzie jak tu jest, trzeba uważać, bo koło zrywa niemiłosiernie. Jest straszna reakcja na gaz przy tym gaźniku. Chociaż nie polecam gaźnika. Będziemy musieli kiedyś sprawdzić, tylko na lepszej, prostej, bo jest tak troszeczkę, tak dziwnie się nim go prowadzi, bo jest długi, nie? Więc tak dziwnie się go prowadzi. To stukanie mnie trochę denerwuje. Nie wiem, czy to nie wariator czasem. Zobaczymy, czy w ogóle smoli kapcia. O, ciepierod. Nie utrzymał! Nie utrzymam, zapierona. Siadniemy trochę z tyłu, zobaczymy, czy podrywa na koło. O kurwa, o ja pierdolę. Kurwa, dziot. Ej, ja lekko gazu dałem. To chyba siądę bardziej z przodu. Ja pierdolę. Kurde, siedzę na maksa z przodzie i wyrywa z gazu. Jasny gin. Kurde, tylko... Ja pierdzielę, nie! Teraz tylko szkoda plastiku. Siądę trochę z tyłu bardziej. Żebym dostał nogami. Trochę się boję, nie ukrywam. Ups! O-o! Moja lampka! Rozwaliłem sobie lampkę. Ocie pieron, pierwsze straty. Jasny pieron jak rwie. Z gazu, nie podrywa nawet. Damy gaz? O. Obciera mi. Klapacz. Klapa dopiero, o. Pieron, przepier.
zaczyna za ostro trochę. Hamulec tylny muszę pociągnąć. Nie no, istny szatan. O. O. Na moc. Nie chcę tak po kamienistym zapierdzielać, bo nie mam osłony pod spodem. Pod silnikiem. Zobaczymy, czy smoli kapcia tu. Bo może mi prędzej przód utrzyma. Żaden problem. Chyba paliwo się kończy. Paliwo się kończy. Dobra, nie wykupiajmy się, bo chłodzenia nie ma. Jak widzicie, maszyna chodzi, poli jeździ. O kurde, trochę mi ręce zmarzły. No niestety już mamy pierwsze straty. Pierwsze straty już mamy. Moja lampeczka. Wiecie co muszę sobie zrobić? Muszę sobie zrobić tutaj stelaż chyba. Stelaż do nauki jazdy na dwóch kółkach, bo szkoda skutera, tak wam szczerze powiem. I jakieś tu z przodu crashpady dorobić, żeby nie rozwaliło mi te plastiki. Ale powiem wam, jest potencjał, bo z zera nie trzeba nic podrywać, ani nic, tylko daje się gazu i siedzę tu, w tym miejscu siedzę i leci na koło elegancko. Jakbym był taki krótki jak wcześniej, to tym by się nie dało ujechać, tak wam szczerze powiem. Samo by rwało. Mi się wydaje, że jakbym jechał i szarpnął, to też by poderwał na koło. Tak jak się przeważnie dwusuwy jak szarpają, nie? Ale powiem wam, potencjał do jazdy na kole jest. Tylko trzeba umieć jeździć. A ja niestety tego nie umiem. Więc stunt skuter już nadaje się do stuntu. Tak wam powiem. No cóż więcej mogę powiedzieć. No. W porównaniu do Chińczyka w dwusuwie, jak Jelenie Riders miał, no to jest kolosalna przepaść. To jest upierdalacz ostry. Nie ukrywajmy. Ja tu widzę potencjał, tak wam powiem. Ale czy dalej będę ciągnął projekt, czy dalej będę się z tym bawić, nie wiem. Może go podrobię jeszcze i zobaczymy, jak to będzie. Wszystko zależy od was. Czy dalej się z tym bawić, czy nie. Bo myślę wrócić do pitów z powrotem. No i posprzedawać te wszystkie graty, co mam. Wszystko się pozbyć, żeby nie mieć potem, no żeby się nie bawić z tym, tak wam szczerze powiem, nie? Żeby się z tym nie bawić i mieć swojego jednego sprzęta albo dwa. Układa na pewno zostawię tamtego, te małe kłady też zostawię. Będą prawdopodobnie pitbajki i kłady tylko, nie? A takie skutery, czy te tutaj takie dziadostwa, co stoją, to wszystko się pozbędę tego. I oczywiście Lonci zostanie, nie? Lonci zostanie, będziemy go też próbować coś tam reanimować. No. Więc podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Nie zapomnij ocenić filmiku. Jak i jakiś komentarz dla statystyk by się przydał, żeby ten filmik się jakoś niósł. Więc do następnego, trzymajcie się, hej!